Układ przestrzenny zamku w Bolkowie wynika z wąskiego wierzchołka wzgórza, na którym go zbudowano. Wzgórze to kończy się gwałtownym urwiskiem od strony Nysy Szalonej i łagodnie opada w kierunku miasta, a centralną jego część zajmuje najstarszy fragment zespołu obronnego. W południowo-zachodnim narożu dziedzińca stoi doskonale zachowana, charakterystyczna wieża ostatniej obrony, tak zwana Bergfried, pochodząca z czasów pierwszej dużej rozbudowy zamku, to jest z przełomu XIII i XIV wieku. Licząca 28 metrów wysokości i od 12 do 15 metrów średnicy budowla, wzniesiona została na planie kropli wody z ostrzem skierowanym w kierunku południowo-zachodnim. Rozwiązanie takie miało w założeniu powodować ześlizgiwanie się pocisków po murze. Wnętrze wieży mieści cztery kondygnacje naziemne: sklepiony parter, pierwotnie przykryte stropem pierwsze piętro, piętro drugie ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym oraz odkryty szczyt. Piwnica pełniła funkcję lochu głodowego. Grubość murów wieży w przyziemiu przekracza 4 metry. Otwór wejściowy do wieży znajduje się na wysokości około 9 metrów. Wejście zapewniały drewniane schody, które w sytuacji zagrożenia można było spalić. Dalej na szczyt wchodzi się już schodami kamiennymi w murze. Z wieży rozciąga się ładny widok na okolice. Patrząc na północ, można bez trudu dojrzeć ruiny zamku w Świnach. W ogólnym zarysie przetrwał też układ murów obronnych oraz ciąg budynków mieszkalnych, częściowo o pełnej wysokości murów. Niestety nie zachowały się podziały wewnętrzne tych budynków. Domy mieszkalne oraz budynki gospodarcze wzniesiono wzdłuż murów obronnych. W dobrym stanie do czasów obecnych zachował się renesansowy dom kobiet, w którym mieści się skromne muzeum. Na parterze mają swoje miejsca wystawy czasowe, ale warto wejść na pierwsze piętro. W jednej z komnat muzeum prezentuje kilkanaście modeli różnych zamków Dolnego Śląska. W 1995 roku na zamku powstało stowarzyszenie pod nazwą Bractwo Rycerskie Zamku Bolków, stawiające sobie za zadanie wskrzeszenie dawnej jego świetności poprzez organizowanie turniejów rycerskich, występów teatrów, koncertów muzyki dawnej i dawnego tańca. Bractwo Bolkowskie jest organizatorem turnieju rycerskiego, którego pierwsza edycja odbyła się w 1995 roku.